twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf, a do policji czuję skręt. Pif, paf, a w twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf. Witam was wszystkich w 30 odcinku z serii Zagrajmy w Nostale. Ja jestem Filemen, a wraz ze mną jest Max. Yo, man. Dobra, to ja wyjdę pierwszy, co? Dobra, właśnie. Można tutaj sobie czekaj, nie wchodź jeszcze. Co tu można dostać? O, wróżkę mroku, która się nam się przyda do CP, do SP2. I no. Mamy, i, o, szata. I zbrojka. No, zbrojka. To się przyda, no, dobra. Wbijaj. Dobra, wbiłem już. Wow. No dobra, wbijaj. Wow. Wow, woda. Zarąbiste. Dobra, daj, tutaj. Pływamy. Obserwuje nas ktoś? Tak, wszyscy nas obserwują. Mleko? Dobra, pierwszy wróg. Obserwuję, boję się. To jest pewnie zboczeniec. Kumko. Lol, same te tutaj mieszkają jakieś. Te glaretki gluty. Różowe. Gluty? Mhm. Ale to było łatwe. To co, rozdzielamy się? Ja idę w lewo. Tak, ja idę, no dobra. To ja idę w prawo, mam. Dobra, u mnie pojawiały się mimiki. A u mnie jakieś też mimiki. O, od razu mi zalicza misję z wściekłymi mimikami. To może powtórzymy sobie tą misję później, wiesz? Od razu dostaniemy kasę, godność, reputację i... No. Dobra. Dobry jestem, ani HP jeszcze nie straciłem, pusto. Czekaj, ja mam jakieś misje? Nie, poboczne, wszystko zrobiłem. Pomóc tam czy dasz radę? Nie, już skończyłem. To czekaj, to wbiję do ciebie na chwilę. Aha. Niepotrzebny. No. Był jakiś przycisk czy coś? Nie, nic nie było. Dobra, aha. Idziemy dalej. Mimiki. Dosyć łatwe to CP jest. O, Lis Otto. O, można czerwoną galaretkę zapaść sobie tutaj. Nawet. Mimik jutrzenki. Wow. A właśnie, bo miałem wam pokazać mój zarąbisty łuk, nie? Patrzcie, co sobie załatwiłem, nie? Oto jest no. Łuk wiekowy plus 4 na 45. No bo wbiłem, nie? Oczywiście. No, powiem. Na razie dla mnie nie ma ofert, ale też kupię sobie niedługo. Mhm. Tak. No, długie to jest. O, lera. Wrogowie, o nie. A, mana. O, zwykła skóra, dobra. Ale wiesz, że możecie tu popatrzeć, jak to wygląda, mój łuk tutaj. Ma tam 10 szans na zabranie 150 przeciwnikowi i przekazaniu ich sobie, także bardzo przydatna rzecz. Tylko 10%, ale... W razie tam... czegoś to można być bardzo potrzebne. Ona... I jakiś bliski atak zwiększył na 40. Właśnie, muszę sobie buffy dać, ty. No ja jakoś ta mana się kończy. No, ja mam tam 2400 many. Mało trochę. Dawaj! Dawaj, kumku, dawaj. O. No ja wszystkich zabiłem. Potrzebne. O, teraz. Tu. Czekaj, kiedy akt drugi nam się zacznie. No to daleko chyba, dopiero od 50 któregoś tam. Aha. Niebieskie star, zioło. Dotrzymaj. Dobra. Lecimy dalej, o, ostatni pokój. O, już koniec. No. CP nie było chyba zbyt trudne, nie? No. A nie wiem, czy widzieliście te moje naszyjniki, te nowe. Jakieś. Dla woja. Co? O, dla łucznika, ale zwykła. A farcisz. Ja sobie kupię, powtórzę CP albo coś. Mam nowe TTT, za chwilę to pokażę może. Szpik Korean. A, to tamten typek. Dobra, poczekaj. Bo właściwie tak, pójdę za tobą od razu. Niepotrzebnie z moimi zwierzętami pójdę, bo potracą HP tylko, ale spoko. A, to trzeba wrócić do świątyni Fernon 1, nie? Tak, i potem z świątyni Fernand do tego, no. To już blisko. Usiądziemy sobie tutaj.
Nie to miałem na myśli. Wow, ale się plączę naprawdę. Okej. Okay. No już dochodzę. Sprintman, haha. Widzę właśnie, poczekaj tam na mnie. Dobra. No, także tutaj sobie kupowałem oto tutaj nowe rzeczy, które mam. Fajnie, wiesz, exp i profesja. Fajnie. Dosyć przydatne rzeczy. Co to było? O, nowa misja dodatkowa weźmiemy. O. Dostarcz ogon lisa, lol. Czekaj, ja jeszcze otworzę. Nie mam. Zbierz czarna górda 5. Wojownik Kenko. To co, lecimy na nich? To poczekaj, teraz tak. Mamy czarną górdę 5, czyli tak. My idziemy teraz wydropić tę górdę i spotykamy się za chwilę. Okej, wydropiliśmy już Garksy. Została nam ostatnia, czyli ta, jak to wyglądała. O, fuck! Zniknęła! Znikło, o nie! Dobra, dropimy dalej, dawaj. Ostatnią wydropimy sobie teraz tutaj. Tak, te Garksy się strasznie, powiem szczerze, trudno wydropuje. Tak naprawdę, myśmy trochę je dropili, potem... Jakieś 20 minut, 30. No. A! Za chwilę tedne! Czasz, nie dość, że tutaj trzeba uważać, bo... Pełno tutaj dużo zdzierstwa. No. To jeszcze tego... Tego jest od fulla, a ja wydropiłem to i... Tak naprawdę... O Jezu. Zniknęło, no. Trzeba jeszcze dalej sobie podropić, także... O, ładowarka. O, jest sam następny. Ja. O, patrzcie, tutaj jest ten. Ja sobie usiądę, pozwolisz. Tutaj jest tajemniczy kamień duszy. To jest SP2, widzicie? No i tam w następnym odcinku zabierzemy was tam, tak. Żeby... Gdzie z tą minką? Żeby właśnie SP2 robić, to musimy... O, coś mogę wam powiedzieć w następnym odcinku. Albo nie, pomęczę was w tym. Właśnie, żeby mieć SP2, to potrzeba tak. Podobnie tak jak w SP1 się robiło, tylko że przed tym trzeba jeszcze podropić sobie trochę lili. Podropić lili, tak. Trzeba podropić ponad 100 lili, także wiecie. Wydropiemy i pokażemy wam ostatni lili. Tak, dokładnie. Coś takiego, bo możemy w przyspieszeniu zrobimy. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało. Jeszcze się zobaczy, bo przed nami wbijanie. No. Jeszcze trochę potrwa. Ale najważniejsze, żebyśmy sobie na spółę robili, także bierzcie do SP2 ludzi sobie, nie? Nie róbcie tego samego, bo... Naprawdę to się nie opłaca, tak za dużo wam to czasu zajmie, a tak w trójkę jak sobie pogracie, to będzie zarąbiście po prostu. Aaa, krwawie. O, będzie dziecko. Haha, dobre. Kuko urodzi się. Albo mały Bogdan. Mały Bogdan, o Jezu. Tak naprawdę teraz gadamy, żeby odcinek był dłuższy chyba. Nie no, ale widzicie, no nie dropi, no nie dropi, no. Ale to i tak, to i tak pikuś w tym, co będzie kiedyś. Z tego, co czytałem gdzieś, to... Nie mam 80 levela. Z tego, co gdzieś czytałem i z tego, co się ktoś mi mówił kolega, że naprawdę potem to będzie takie straszne dropienie. Z jakichś krzaków będzie dropienie. I to będzie takie dropienie, że przez 2 godziny nie wydropicie nic. Nic nie wydropicie. O, jest. O, jest? Masz? Dobra, mamy. I teraz dobra, do szpiega Korean, także... Szpieg! Okej, okay, podeszłem już do tego szpiega i sobie... Zdanie zakończone. I co teraz? Co teraz? Nagroda! O Jezus Potem. Maria, czarna kość psa jakiegoś zasranego z włócznika Kenko. Nie, jeszcze gorzej, włócznik jest jeszcze gorszy, bo bije z daleka. Także dobra, my idziemy wydropić tych całych włóczników Kenko i... No, pomęczyć się niestety. No dobra, to wracamy tak za chwilę, za 30 minut. Okej, okay, już jest kość. Czarna kość dla psa. Znaczy psa. Kość psa. Nie dla psa, tylko psa. Dobra. Dobijemy tutaj. Nie dla psa ci ubaca. Nie dla psa kość. Dobra, to lecimy do... Dolecimy do szpiega, nie? Okej. Okay. Szpieg Korean. Tak, witaj łysy gnoju. Nagroda. Pies. Dawaj mnie tu kasę. Jezus Maria. Człowieku, czemu on to jest tak... Nie, proszę, nie. Jezu. Jeszcze rozbójników, dobra. To teraz idziemy czarny proszek dropić z rozbójników Kenko. Jezu, co chwilę, tylko dropienie. Jest ekscytujący odcinek bardzo. No. No niestety. No, ja już mam 28% profesji. Poziomu. Ja 31. Dropimy. Okej, okay, wydropiliśmy z tych całych Kenko parówek rozbójników te czarne proszki. Chyba to wszystko razem nam zajęło około godziny. Albo więcej. Dobra,
To idziemy do Szpiega Korean. Okej, okay, koło Szpiega Korean jesteśmy już. Oto lekarstwo. No. Wow. No wow, dobra. Krzyż będzie zadowolony. CP 46. No dobra, to tak się... To na tyle w tym odcinku. No, dokładnie. Zapraszam kolejnego. 31, w którym zrobimy SP2. Także komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę i pamiętajcie o nas. Yeah, i komentujcie. To było już, ale dobra. No dobra.